Ostatni pełny tydzień stycznia 2024 roku dobiega końca. Tydzień z posiedzeniem Sejmu, tydzień z komisją śledczą, ale też tydzień niezwykle ważny, bo z więzienia w Przytułach Starych i w Radomiu wyszli nasi przyjaciele Maciek Wąsik i Mariusz Kamiński. Opowiedzieli dramatyczne historie, zwłaszcza Mariusz Kamiński, zwłaszcza o ostatnim dniu swojego pobytu w Radomiu. Tydzień, w którym rzeczywiście wydarzyło się ogromnie wiele. Tydzień, w którym mnóstwo policji zjawiło się w Sejmie, a policjantki były nawet postawione przy drzwiach hotelu sejmowego, tylko dlatego, że pan Hołownia nie pozwalał na wejście do Sejmu posłom, którzy mają mandat poselski, co potwierdza Sąd Najwyższy i Państwowa Komisja Wyborcza w jakimś zakresie. Tydzień, w którym von Nogaj, oberleutnant von Nogaj, tak nazywam pana Jońskiego, który jest rządcą, a zachowuje się jak oberleutnant na tej komisji, próbował przesłuchiwać premiera Sasina. Zaczął od tego, od czego zaczął. Zobaczymy, to wszystko będziemy analizować, jak to wyglądało w tym tygodniu, ostatnim pełnym tygodniu stycznia. Zaczniemy jednak od rzeczy najbardziej bulwersującej. Zobaczcie Państwo, kto nami rządzi. Spójrzcie Państwo na to zdjęcie. Tu Państwo widzicie z jednej strony tablicę upamiętniającą żołnierzy niezłomnych, w tym rotmistrza Pileckiego. Jest znak Polski Walczącej, znak, który jest chroniony ustawą z 2014 roku. A na zdjęciu obok coś, co się wydarzyło w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w ostatnich dniach. Oto ten znak Polski Walczącej, święty znak dla patriotów polskich i dla wszystkich Polaków oraz to upamiętnienie żołnierzy niezłomnych, naszych wielkich bohaterów, zostało wyrzucone do piwnicy przez panią Henning-Kloskę. Henning-Kloska. Henning-Kloska jest dzisiaj ministrem klimatu i środowiska i ta Henning-Kloska od Hołowni z Polski 2050 wyrzuciła te symbole Polski Walczącej i upamiętnienie żołnierzy niezłomnych do piwnicy. Twierdzą, że ma być remont, tylko że ten korytarz niedawno był wyremontowany. To jest skandal i to pokazuje dokładnie, kto nami rządzi od tych już prawie 50 dni. I to nam pokazuje, że musimy absolutnie robić wszystko, żeby ta zgraja Jaruzeli antypolskich jak najszybciej od władzy odeszła, jak najszybciej zostawiła Polaków w spokoju. No ale zaczęło się w środę od Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych, podczas której miało miejsce coś, co miało przypominać chyba tylko i wyłącznie przesłuchanie premiera Jacka Sasina. Pan oberleutnant Joński, rządca, nieprawdopodobny, z nieprawdopodobnym ego, zarządzający jak chce, naciskający w nieskończoność przyciski na mikrofonie tylko po to, żeby nam wyłączać głos, tylko po to, żeby nas do głosu nie dopuszczać. Otóż pan Joński zaczął od przesłuchania pana premiera w sposób następujący. Zgodnie z artykułem 11 i ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 171 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego może pan swobodnie wypowiedzieć się w sprawie będącej przedmiotem badań komisji. Czy chce pan skorzystać z tego prawa? Tak, chcę skorzystać z tego prawa. Dziękuję. Na podstawie artykułu 11c ustęp 3 ustawy o Komisji Śledczej oddalam ten wniosek. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otóż pan premier Sasin nie złożył żadnego wniosku. Odpowiedział tak na pytanie Jońskiego, a ten mówi, uchylam pana wniosek. Strasznie się boją na tej komisji śledczej, że już prawda dawno wyszła na jaw i wszyscy wiedzą, że wybory korespondencyjne 10 maja 2010 roku, 2020 roku zablokowali przecież politycy Platformy Obywatelskiej. Trzaskowski, Kidawa-Błońska i Budka. Wszyscy oni chwalili się publicznie o tym, że zablokowali te wybory albo wywalili te wybory, jak mówiła Kidawa-Błońska. Ja natomiast otrzymałem takie oto oświadczenie pana Milewskiego, na którego powoływał się, czy o którym mówił pan Michał Wypij podczas swojego przesłuchania w poprzednim jeszcze tygodniu. Zobaczcie państwo to oświadczenie. Wynika z niego wprost, że pan Michał Wypij mijał się z prawdą i to jeszcze zeznając pod przysięgą. Ponieważ pan Michał Wypij sprytnie powoływał się na wiedzę swojego ojca, a nie swoją o tych rzekomych spotkaniach dotyczących wyborów korespondencyjnych, więc chciałem zawnioskować o powołanie na świadka ojca pana Wypija, pana Piotra Wypija, byłego szefa ABW w Gdańsku. Spryciarz von Nogaj, oberleutnant, zdjął jednak możliwość
składania wniosków dowodowych w środę, kiedy były kamery, i przesunął to na posiedzenie niejawne w piątek. Myślicie Państwo, że większość sejmowa powołała tego świadka? Nie. Większość sejmowa nie powołała po raz kolejny prawie nikogo ze świadków przez nas wnioskowanych, jedynie pana posła Cieślaka. I dobrze, że go powołała, bo pan poseł Cieślak na pewno będzie miał wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o samego pana Wypija, jeśli chodzi o pana Gowina, jeśli chodzi o porozumienie z tamtych dni i o działania porozumienia Gowina w tamtych czasach i porozumienia z Platformą Obywatelską i z PSL-em. To będą ciekawe przesłuchania. Po raz kolejny również nie dopuszczono do tego, aby pan Trzaskowski, Kidawa-Błońska i Budka, bezpośrednio odpowiedzialni za zablokowanie wyborów korespondencyjnych, byli powołani na świadków. Taka to komisja. Wszyscy już widzą, że ta komisja nie jest żadną komisją. To jest po prostu cyrk na kółkach pod zarządem oberleutnanta Jońskiego. Ale bezsprzecznie wydarzeniem tygodnia było to, co się stało we wtorek wieczorem. Otóż pan prezydent Andrzej Duda otrzymał w końcu dokumenty od Bodnara i natychmiast potwierdził swój akt łaski z 2015 roku. Dzięki temu wieczorem we wtorek z więzienia w Przytułach Starych i w Radomiu niemal o tej samej porze mogli wyjść Maciek Wąsik i Mariusz Kamiński. Mariusz Kamiński i Maciek Wąsik następnego dnia w telewizji Republika opowiedzieli rzeczy dramatyczne, zwłaszcza Mariusz Kamiński. Mariusz Kamiński, którego stan zdrowia pogarszał się z dnia na dzień z uwagi na strajk głodowy, który prowadził w więzieniu, wyraził zgodę na dożywianie poprzez kroplówkę. Tymczasem ci terroryści, można powiedzieć śmiało, chcieli go po prostu torturować. I w dniu, kiedy już wiedzieli, że na pewno będzie wychodził z więzienia, bo wiedzieli, że Bodnar będzie przekazywał te dokumenty, a przecież wiedzieli, że jak Bodnar tylko przekaże dokumenty, to pan prezydent natychmiast potwierdzi swój akt łaski z 2015 roku, chcieli na siłę wprowadzić mu sondę przez nos do żołądka, wiedząc, że nie da się tego zrobić bezboleśnie, tylko z wielkim cierpieniem Mariusza Kamińskiego, bo ma taką, a nie inaczej ukształtowaną strukturę nosa Mariusz Kamiński. Poddawany był zatem torturom. To robią ci, którzy rządzą dzisiaj Polską, te Henning Kloski i inni od Tuska i inni, którzy wykonują polecenia gdzieś wydawane w Niemczech, w Moskwie i w Brukseli. Ale wyszli na wolność i są na wolności. W czwartek rano spotkałem Maćka Wąsika w Radio Wnet przed 8 rano. Już tam były kamery Polsatu i TVN-u. Pozdrowiliśmy tych redaktorów TVN-u i dziennikarzy Polsatu z balkonu na krakowskim Przedmieściu 79, a następnie napisałem takiego to tweeta, krótkiego. Wywołało to ogromną burzę. Otóż pod Sejmem pojawiły się samochody policyjne. Przed drzwiami hotelu sejmowego postawiono policjantki. Zobaczcie Państwo. Tego nigdy nie było. Nigdy policja nie stała przy drzwiach hotelu sejmowego. Nigdy tyle policji nie stało pod Sejmem tylko po to. No właśnie, po co? Po to, że Hołownia się boi, bo wie dokładnie, że nie przestrzega prawa. Wie dokładnie, że gwałci prawo. Wie dokładnie, że nie dopuszcza do wykonywania mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego i Maćka Wąsika, pomimo tego, że te mandaty oni mają i są posłami. Niedopuszczanie do obowiązków poselskich posłów, które te obowiązki chcą wykonywać, jest przestępstwem karnym, za które ci, którzy to przestępstwo popełniają, na pewno w jakiejś przyszłości, bliższej lub dalszej, będą musieli odpowiedzieć. No a że Maciek Wąsik i Mariusz Kamiński są posłami, jest zupełnie oczywiste. Zostali ułaskawieni w 2015 roku. Potwierdzenie ułaskawienia nastąpiło we wtorek. Tego ułaskawienia z 2015 roku nastąpiło we wtorek w tym tygodniu, który właśnie się kończy. Ale stwierdza to również Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w swoim orzeczeniu, i to dwukrotnym, zarówno w stosunku do Maćka Wąsika, jak i Mariusza Kamińskiego, że nie ma podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów, ale stwierdza to po części także Państwowa Komisja Wyborcza. No bo co zrobi Hołownia? Ten Hołownia, który nie wiadomo już kim jest, ale na pewno jest zbyt inteligentny, żeby nie wiedzieć, że przekracza wszelkie możliwe granice, wykonując czyjeś polecenie, pewnie Tuska i tych tam Niemców czy Moskwian. Otóż ten sam Hołownia wystosował do PKW wniosek o to, ażeby wszcząć procedurę objęcia mandatu rzekomo po
Mariuszu Kamińskim i po Maćku Wąsiku przez kolejne osoby na liście. No ale Państwowa Komisja Wyborcza, która zna prawo, odpisała Hołowni pismo i pyta w nim: panie marszałku, na jakiej podstawie prawnej i faktycznej chciałby pan, żeby to postępowanie było wszczęte, skoro Sąd Najwyższy stwierdził, że pańskie postanowienie jest uchylone i w związku z tym nie ma żadnego wygaśnięcia mandatu? Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ta sama, która orzekła o ważności wyborów z 15 października, ta sama, w której zasiadają sędziowie, których nie uznaje Hołownia, a który skierował te postanowienia, te odwołania od swojego postanowienia nie do tej izby, tylko do Izby Prasy. Mówiłem o tym również w szeregu wywiadów, że to jest tak, jakby pójść po chleb do sklepu obuwniczego. Po chleb się chodzi do sklepu piekarniczego. Tak samo odwołania od postanowienia marszałka Sejmu wysyła się do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, bo to ona jest kompetentna na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Maciek Wąsik, Mariusz Kamiński są posłami, na pewno będą wykonywali swój mandat poselski, na pewno mogą wejść do Sejmu, a Hołownia wykorzystuje niestety Bogu ducha winnych policjantów, strażników Straży Marszałkowskiej czy inne służby do tego, żeby chronić Sejm przed posłami. Strasznie smutne chwile polskiego parlamentaryzmu. Tak nigdy nie było od 1989 roku, a śmiem twierdzić, że niewielu było marszałków PRL-u, którzy tak łamali prawo, jak robi to dzisiaj Szymon Hołownia. No i miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pani przewodnicząca Gasiuk-Pichowicz, która najpierw rozmawiała z panią prezes Julią Przyłębską o tym, w jaki sposób będzie przedstawione sprawozdanie Trybunału Konstytucyjnego podczas Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Później już podczas tej komisji, wiedząc, że będzie zastępstwo, o czym rozmawiała i o czym była informowana przez Trybunał Konstytucyjny, padło zastępstwo ze strony jednego z posłów, jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, stwierdziła, że po pierwsze prezes Julia Przyłębska nie jest prezesem, no to z kim rozmawiała, jeśli nie z prezesem? Po drugie, ponieważ nie jest prezesem, to nie mogła również wydelegować sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a ten sędzia nie jest sędzią i w związku z tym ona zamyka obrady i nie będzie słuchała żadnych sprawozdań Trybunału Konstytucyjnego, który ją obraził i obraził Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Oczywiście, że zostaliśmy, oczywiście, że wysłuchaliśmy sprawozdania, bardzo dobrego sprawozdania Trybunału Konstytucyjnego. Byliśmy nie sami, ale również byli posłowie Konfederacji, za co bardzo dziękujemy. A po tym wydarzeniu, po tym sprawozdaniu zabrałem krótko głos. Wysłuchajcie Państwo tego krótkiego przemówienia. Szanowny panie sędzio, ja dosłownie minutkę chcę powiedzieć, że nie zgadzam się tylko ze stanowiskiem, że pan sędzio nie wygłosił sprawozdania Trybunału Konstytucyjnego przed komisją. Oto na sali pozostali przedstawiciele Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, za co dziękujemy. W związku z tym to sprawozdanie zostało przedstawione i tak to będziemy prezentować w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie będziemy zgadzać się na łamanie prawa przez osobę, która, nawet jeśli przyjąć, że jest przewodniczącą Komisji Sprawiedliwości, a dlaczego tak mówię, że jeśli przyjąć, bo Państwo zauważyliście, co pani Gasiuk-Pichowicz zrobiła. Pani Gasiuk-Pichowicz dokonała pewnej kombinacji nielogicznych wywodów. Najpierw stwierdziła, że pani prezes Julia Przyłębska nie jest prezesem. Później stwierdziła, że z nieprezesem uzgadniała to, co miało się stać dzisiaj na komisji i uzgadniała, że to ona przyjdzie jako nieprezes. Później stwierdziła, że jako prezes, nieprezes, miała wyznaczyć kogoś, ale nie pana sędziego, który się tutaj stawi. Później stwierdziła jako przewodnicząca, jak się wydaje, jeśli to przyjąć za zasadne, że pan nie jest sędzią, na podstawie czego tego też nie powiedziała. Przywołała jakieś orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które jako żywo w Konstytucji nie występują jako źródła prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Jako przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej takie fundamentalne przepisy i fundamentalną wiedzę na temat tego, co jest, a co nie jest źródłem prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, powinna mieć, ale no nie ma. Co więcej, dlaczego mówię, że jeśli przyjąć, że jest przewodniczącą? Bo ta sama pani sędzia Gasiuk-Pichowicz mówiła jeszcze parę miesięcy temu, że nie ma KRS-u. Tymczasem jest wybrana do KRS-u, którego nie ma. Co więcej, ta sama sędzia, ta sama pani przewodnicząca mówiła, że nie ma Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznej, bo to nie jest sąd. Tymczasem ten nie sąd, zdaniem pani przewodniczącej, orzekł, że wybory 15 października są ważne. Jeżeli to nie jest sąd, no to nie ma orzeczenia ważności wyborów. Jeżeli nie ma orzeczenia ważności wyborów, to co tu robi pani Gasiuk-Pichowicz? No możemy tylko przyjąć, że że jeśli przyjąć, że jest przewodniczącą, to zamknęła to posiedzenie nielegalnie, to posiedzenie trwało i bardzo dziękuję panu sędziemu za wygłoszenie sprawozdania Trybunału Konstytucyjnego.
No i na koniec. Jak już nie mają co robić, a wszystko co robią, tak naprawdę im się nie udaje, bo sądy oddalają ich wnioski o rejestrację nowych władz Neo-TVP, oddalają ich wnioski o rejestrację likwidatorów. Wszystko się wali. PKW odpowiada Hołowni, że nie będzie wszczynało, bo nie ma podstawy prawnej i faktycznej wszczynało procedury obsadzania mandatów za posłów, którzy są przecież posłami. No to sięgają po co? Po aborcję na życzenie i po pigułkę dzień po. Pigułka dzień po ma być dostępna według tej ustawy dla dzieci 15-letnich bez recepty. To te energetyki są dostępne dopiero od 18 roku życia, ale pigułka dzień po, pigułka aborcyjna, bez kontroli lekarskiej, bez recepty, ma być dostępna dla każdego dziecka od 15 roku życia. Przecież to jest skandal, przecież to jest draństwo. Chrońcie nasze dzieci, chrońcie swoje dzieci. Protestujmy. Nie może być tak, że dzieci nasze będą narażane, dzieci polskie będą narażane na tak potężne niebezpieczeństwo. No, aborcja na życzenie jest po to, żeby zasłonić wszystkie inne problemy rządu Tuska, które naprawdę się piętrzą i to w ciągu zaledwie kilkudziesięciu dni. Będziemy absolutnie protestować przeciwko temu wariactwu, będziemy protestować przeciwko tego rodzaju działaniom i będziemy pytać posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy w większości składali przysięgę, składali ślubowanie z dopowiedzeniem tak mi dopomóż Bóg. Będziemy pytać innych posłów. Przecież większość posłów w polskim Sejmie składało przysięgę, składało ślubowanie z dopowiedzeniem tak mi dopomóż Bóg. Niech wam Pan Bóg dopomoże, żebyście nie zgłupieli i żebyście nie głosowali w sprawach, które są przeciwko człowiekowi, które są przeciwko polskim dzieciom, które są przeciwko polskiej młodzieży. Powtarzam raz jeszcze. Energetyki, napoje energetyczne są dostępne dopiero od 18 roku życia, a pigułka, dzień po, pigułka aborcyjna ma być dostępna bez recepty dla każdego 15-letniego dziecka. Wariactwo Tuska trwa. W przyszłym tygodniu Sejmu nie ma, podobnie jak nie ma komisji śledczej. Ale zaczynamy już od jutra objazd po wszystkich województwach. 6 liderów Prawa i Sprawiedliwości będzie odwiedzało wszystkie województwa. Ja zostałem wydelegowany do Siedlec jutro w sobotę, a także do Opola i do Wrocławia na 14 w Opolu, na 17 we Wrocławiu w niedzielę. Serdecznie zapraszam wszystkich na spotkania o Polsce. Będziemy mówić także o tym. Pamiętacie Państwo? Jak towarzysz Czyż, ten, który zamachnął się wraz z Tuskiem i z Sienkiewiczem na telewizję publiczną, mówił, że grubo ponad 7 milionów wyborców Prawa i Sprawiedliwości to jest problem dla Tuska. Otóż jestem jednym z problemów Tuska, tak jak Państwo, którzy będziecie się spotykać z nami we wszystkich miastach wojewódzkich, bo trzeba rozmawiać o Polsce, trzeba rozmawiać o tych dramatycznych tygodniach i miesiącach i trzeba rozmawiać o tym, jak odsunąć od władzy ludzi, którzy są po prostu barbarzyńcami, dla których prawo ani też sprawiedliwość nie liczą się.